To pan do nas czy do kogo? Na pobocze, jeden i drugi. Gdzieś ty była tyle czasu, jak cię szukałem? No właśnie, to jest świetne pytanie. Zobacz, jak się Oj! Jezus Maria, kobito! Jezus Maria, to trzeba będzie za to zapłacić! Mógłbyś się pykać, Daga. Pani sędzinie do... No, Andrew, no. Piękna noc przed nami. Ja myślę, że nie tylko noc, ale i piękny najbliższy czas przed nami. Jak ja odbiorę telefon i tam usłyszę halo? I to będzie Julio Mendoza, albo nie daj Boże Teresa Calcutta, albo Andrew Syntol, to ja chyba salto, nie? Naprawdę, to nie ma żartów już. Tylko jeszcze, no nie, tak szczerze mówiąc, nie wiemy, co będziemy grać, tak? Jeszcze nie zostało to ustalone, myślę, że się to wykreuje, tak samo jak się wykreował burdel, potem coś innego, potem 27 ulica i tak dalej. Zobaczymy, na razie jest też taki etap, że nie ma co, tak, wyjdzie w praniu, nie ma co decydować, bo zadecydujemy dopiero w momencie, jak się coś tam, wiecie. No, cześć, Ramiś. Jenny, jak za mną tęsknisz, bo pisałeś mi wczoraj, że tęsknisz, zapraszam cię, możemy się spotkać pod kwadraciakiem. jak masz zajawę, to zapraszam pod kwadraciak. Five City Fandom, partner, partnerka, status żywy, pseudonim, jajogłowy, syn młynarza m***. Numer telefonu 53599875, przecież jak ten numer na pamięć znam. Partnerka Angie Angel, no jest, czyli rodzina. Partnerka Samir Abugajew jako Ramir. Zapomniałem o tym, że ich było dwóch w którymś momencie, nie? Mamuś! Jezu, ja wstałam, jestem w pociągu. Jakim pociągu? Pociągu do miasta, walizki mu. Trzeba się rozpakować. A który peron? Siódmy, jakie tu siedzą mi i gadają. Dobra, to rób tam Tereskę. No przecież aż mam widzowie, aż mi jest ciepło na serduszku, nie? Mi się wydaje, że Julio Mendoza będzie gadał takie rzeczy, jak nam się nie śniło w aktualnym statusie finansowym i społecznym. Ja myślę, że takie zdania czasami, że ja się będę musiał trzy razy zastanowić, czy my dźwigniemy w ogóle to PR-owo. Nie, no to my na 7 Daysa my polecimy szybko, coś czuję. Ja dzisiaj pisałem z Patrykiem, powiedziałem, że nie wiem, czy na weekend dzisiaj 4-8 nie dostanę. Dzisiaj. Ale widzę, mi taką nazwę wymyślili postaci, że jaką? To jest... Koniec. Javelin Kaktuzo, pozdro. Javelin z tej imię. Dzwoncie no. Po Javelinka jedzie, Javelinka jedzie, ej. Macie przejście. A pseudonim mam Olimpijczyk. O, to jest petarda, nie? Dobra, teraz mowa, bo Javelinka jedzie, będziecie mieli przejście. Ej, tu jest, ja idę od razu na taksi i na wszystko, co jest z autami. Kurierka. Ja idę od razu po zdrawki i po telefon. I niestety muszę zbudować sieć kontaktów. What? To jest wszystko fresh, nikt się nie zna, nie ma czegoś takiego. A jak my się wszyscy znamy? Nie no, my się znamy. My się znamy, no. Się no, znamy, no. Ty, nie, bo, ale nie, ogólnie, nie ma... to ja uważam, że robienie tego, że stary, my tyle co graliśmy i podchodzimy i się mamy nimi poznawać na nowo, to to jest bez sensu. Nie, nie, sens. Na tym sezonie tak próbowaliśmy robić i to było... I to było postać rok w rok, że Samir, Andrew, Syntol i tak dalej. No dobra, ale chodzi mi o to... No tak, wy mnie tylko nie znacie z tych wszystkich. Pytam po prostu, żeby nie było... No nie no, nie no, możemy zrobić tak, że się podpytamy siebie, co się działo przez ten czas, tak? Niech każdy sobie przygotuje jakąś śmieszną historię. Poprawki Pika. Ostatnie napisałem. O kur... 54 minuty. Co 54 minuty? Będę w domu. Ale on musi Julio, Nie ma Julia jeszcze. Julio będzie, jak poczuje zapach Los Santos, tego powietrza i brudnej, skórzanej kurtki. Szykuj się, bo mam taką bombę, że ci się zakręci. Nawet Aga się śmieje z tyłu, bo jej mówię. Bijem na serwer! Dobra, nara, mutuję się, trzymajcie, miło było was poznać. Cyski. Żegnam. Jest! Witam! Halo, przepraszam, czerwonych błotach. Siemano. Tak, nie mam telefonu, zaraz. Czemu jestem goły? Chodź tu. Jak ty się nazywałeś? No klon. Pożyć koszulkę w tym momencie. Tak? Ściągaj koszulkę, bo nie mam, nie wyglądam poważnie, dawaj. Masz koszulkę, ty. Ty, a chowa koszulka. No co ty gadasz, ty? Chcę było koszulę ubrać, a nie. Dobra, ja muszę szybko kupić ciuchy. Przepraszam panią na momencik. Mogłem na chwilę na bok? No. Zapraszam tutaj, wie pani co? Ja jestem dozorcą w tego przybytku. Mhm. Pani pod którym mieszkaniem mieszka? Wiesz co, bo... Cześć. To jest siwa z policji? No nieźle, nie poznałeś mnie? Jak nie zakładasz tej koszulki, możesz mi ją oddać? Dobra, wiesz co, bo ja tutaj gustuję w nowych, trzymaj się. Cześć. Janek, wiesz, ile my się lat znamy? Ile my się lat znamy? Teraz słuchaj, kod operacyjny nasz to jest Biedronka. Jak ja mam na networkera Biedronka, przyjeżdżasz na sam środek parku i tam będzie zapakowane coś, dobra? O, dobra. Słuchaj, wiesz, że my się znamy, nie od dziś, tak? Ty jesteś teraz, jesteś 01? Jesteś 01? Nie ma 01. A co jest, No nie ma 01. Ej, ja mam ochotę
Cię normalnie przytulić, ja nie wiem co się będzie jak Julio przyjdzie. Numer daj do siebie, wiesz? Dobra. Masz głuchacza. Dobra, ja tu wrócę, bo na razie to ją się przez najbliższą godzinę tutaj żadnego nowego na rybku nie znajdę. Idę szyku. Ręce. Była jakaś ruda. Ta ruda to jest podstawiona przez Boga. Na chuj to jest ktoś od nich. Od razu idzie pić. Jak ona się tu zjawiła wtedy co my? Tą samą windą, to idzie wyczuć z bomby, że ona jest. Wiesz, ona jest taka. Dobra, gdzie? Taką zagubioną. Trzymaj się. Ja już widzę, że wy robicie na mechaniku, nie? Nic mi nie musicie mówić jak coś. To jest zerowy mechanik. To oni jakby wyrwali od klucza z kanału. Mechanik. Ja bym mógł grać takie zgadywanie. O, to pewnie od Adriana od nas, bo to widać już, że to... Mamuś, chodź tu, Jezus Maria, Puno, chodź mamuś, bo już jest sprawa. Mamuś, no właśnie, powiem ci, że no tak trochę mnie nie było w mieście, wiesz, musiałem się... Czemu ty jesteś siwy bez koszulki, matko? No bo tak się obudziłem. Synuś, chcę cię przytulić, bo się stęskiłam. Plan byłby taki, ja widzę to następująco. Autko, pozwiedzać coś. Jak najwięcej, ja muszę numerów jak najwięcej do ludzi, kobiet nowych, to za godzinę wrócimy, jak wejdą. Witam serdecznie. Andrew, już mnie gardło boli od takiego gadania, 15 minut tak pogadałem i mnie chrypa mnie łapie, rozumiesz? No bo tak się dzieje, trzeba się przyzwyczaić. Andrew, no? Piękna noc przed nami. Ja myślę, że nie tylko noc, ale i piękny najbliższy czas przed nami. Zobacz ile ludzi. To co, wynajmujemy autko, coś się tu... Karniemy tego, ten? No. Ja nie mam radia w ogóle. O, przepraszam panią. Sorry. Mogę na sekundkę prosić? No. Pani, dajcie mi chwilę porozmawiać, bo mnie z roboty wyrzucą. Przepraszam, czy pani mieszka tutaj w tych apartamentach? Tak, dopiero co przyjechałam. A, dopiero pani przyjechała, bo państwa jestem dozorcą. Przepraszam, tak bez koszulki właśnie na robocie. Pani na którym piętrze mieszka? Trzecim, no właśnie. Przepraszam bardzo, to jest pani z piątego piętra. Na czwartym piętrze jest awaria wody i bardzo możliwe, że będą zalane mieszkania. Ja tam właśnie z resztą dozorców ogarniam. Czy ja mógłbym do pani numer telefonu w razie czego, jakby się coś działo, to proszę dzwonić, bo ja musimy wtedy od razu reagować. A to dzisiaj zalane? No dzisiaj, przed chwilą zalało. Okej, to muszę rzeczy zabrać. Nie, dopóki pani nie zaleje, to proszę się nie martwić, ale jak pani zaleje, to pani dzwoni od razu, dlatego mój numer i pani numer, fajnie jakbym ja też miał w razie W. Dobra, już tak. To pani Kaki dyktuje. Kaki na zawód? Mama, poczekaj. To pana mama. To moja mama. Mi zawód! Mi zawód? No, Emma! Emma. Ej, jo. No. Emma. Emma, nie ma. Dobra. Witam. Witam. Ale grzechy do mama. Przepraszam bardzo. Tu jest. Proszę zapisać. Samir dozorca, proszę zapisać. Witam, babciu. A będą jakieś sformacje. Furę nam zbali. Czemu fury nie przypilnowaliście? No bo widzisz, jak zwykle wszystko przez te napędy. Już a musisz słuchać, zamiast poczekać pury, przypilnować, to za purę! Kurwa, nie drzij się. Spokojnie, może i nam ukradli, ale... Macie, pizdę siano, bo purę za... Wziąłeś tą furmanę? Co się patrzysz, babo stara? Kontroluj bajerę, ty, co ty... Kontroluj bajerę, ale ciebie? Kultury trochę do starszej kobiety, ty szczochu jebany. Ale co szczochu, co? A to ty, to mamuś, nie przejmuj się, to jest zwykły gdzieś gangster, coś co... A ty w lustro patrzysz i gadasz, czy ale co? Ciągnij się z tą jedę, bo zaraz tu wpadnie 30 moich i ty będziesz ciężko rozumiesz? No i co? Broń się pięściami, nie plecami, frajer. No dalej, zapraszam. No to ho. No dalej. Swing on me. Ało. Dobrze. No dalej, dalej. Dawaj, Samir. To jest pierwszy śpi... mówię. Prosto. Mojego syna. Mamuś, odejdź. Na drugiego. Ło, kurwa. Cały seven, lejcie te k***y. Ty będziesz bił? Leżeć mi dobra, rollout. Dobra, poczni był stąd, już chuj z nimi. Wiecie co, ale trochę mi przykro, że tacy milionerzy siedzą w samochodzie, a jedziemy z gównem. Przyszedł mi trochę, ale no. Mamuś, no nic nie poradzi, pasy odepnij, bo wyjdziesz chuj z krzesłem. O, czekaj, pokaż to. $1000 to kosztuje jak coś, ale chuj. No to już jestem tak, minus 1000 i minus 600, bo mi furę. Jak coś, nie? No co, to na kuriera chyba, co? Zara. Nie, ja bym tu najpierw się przejechał, nie, zobaczył. Trzeba coś przejechać, zgasz go. Zobaczył, co się dzieje. O, to wygląda dobrze, bo tak jakbyś był bogaty, no ale trudno, trochę też trochę jak dozorca. Taki fear of God, ale trochę dozorca. Co ty robisz? No patrzcie, co się dzieje. Torebka Gucci? A ty jesteś Julio Mendoza? Ty o ci chodzi. Jedziemy dalej. Dalej. Ty, a gdzie jest
szpital. A co tam z szpitalu chciałeś sprawdzić? Dzieje ci się coś? A nie, serio, bo jestem po bitce, wiesz, pod apcami. Akurat nie jadę w tym celu, co ty sobie myślisz. Dobra, ale skopałeś fra**a, to jest najważniejsze. A, dobrze, zaczęta przygoda. Dzień dobry, witam. Dobry, dobry. Dobry, dobry. Dzień dobry. Lekarza dobry. Potrzeba pilnie. Zapraszam za mną. Zostałem napadnięty. Miałeś 50%. Co? Kurwa się ułożyło. Co? No bo mogła jeszcze aha, się że ona, no wiem, wiem. No. No tak się wylosowało, nie? Poczekaj, człowieku, ty masz łuk brwiowy złamany, Jezu. Da, bo jestem bokserem, wiesz? Ja mam łeb obity. Ja w ogóle już nie myślę trzeźwo. No, z A08 to jest naj... a kto jest ty ordynatorką szpitala? A co to takie, zabawne? No to jest to zabawne? Żarcik mi się przypomniał. Jaki żarcik, tak? Jaki żarcik? No to powiedz, no to razem się pośmiejemy. Zapomniałem, ale zaraz sobie przypomnę i ci powiem dokładnie, ale... Dobra, słuchaj, to weź, ja ci dam mój numer, nie? No, no, jakby tak. Spotkał panią ordynator, to jej przekaż i powiedz, że Ramir przekazuje numer. Ramir, dobra. Słuchajcie, jedna sprawa, wyjdźmy na zewnątrz. Tylko teraz pogadajmy poważnie, chodźcie na chwilę. Czyli jak zawsze. Nie będę obijał w bawełnę, chwilę mnie w mieście nie było, nie? O? Ścignęli mnie. Za co? No i to właśnie nie karta, ale nic. Skarbówka? Ta, skarbówka i cena skarbowa. IRS w sensie. IRS, tak? IRS. I mam do dzisiaj, jak nie zapłacę, to mi odbiorą syna. Ty masz dziecko? No mama, a co ty myślałeś? Mało, że ja mam wszystkie dzieci. A swoje chociaż? No moje, ale nie wychowuję, ale mi odbiorą. Że nie będę miał praw do widzenia. No co dalej? No zrzuta po $100 jest potrzebna. Proszę, poratujcie. Wiecie, że ja będę tu najbogatszy. Spłaca się, tak? Ej, a ty tym takie wiesz co, akurat nie mam $100. Proszę was, proszę was, ale... Można zrobić, to przelew, to przelew. Na numer telefonu! Dawaj numer telefonu. Blika, blika mi puśćcie. 500? Ja mogę podpisać zero? Dalej, dalej leczę. Nie, nie, daję. To poczekaj, zero, ja nie. Tak, ja to blika chcę ci puszczę. Jest, dostałem. O, 700, mamuś, kocham cię, nie trzeba było, ale oddam. Serio, uratowaliście, wierzycie, ten dzieciak zasługuje, żeby widzieć się z ojcem. Bo ta jego matka to jest. Wiadomo. Chodźcie. Pojedziemy na pocztę, ja tylko wpłacę to. Które to zdrabka? Nie ma. Jakie nie ma? A to za 1250 co to jest? Nie ma. No jest coś takie, co się nazywa G. No nie wiem, czy to jest zdrabka. Prowadźcie, a se zjema, pojedziemy do doju. Ululu, co tu się dzieje? No właśnie, co tam się dzieje przy blacie? No bo... Te panie tu pracują w urzędzie? Tak. No. To byście się uczesały. Bo to... Proszę, to nie trzeba. To jest Shakira. No nie, no, no takie rozczapiżone stoicie. Myślałem, że to sprzątaczki. A to nie. No niestety, pomylił się pan. Bo ja jestem dozorcą ogólnie na apartamentach. Myślałem, że jakaś koleżanka po fachu, żebyśmy coś wyskoczyli kiedyś na ten. Może panią na bok? Powymieniali się doświadczeniami w sprzątaniu tego. W sprzątaniu, w mopowaniu i w tak dalej. Umiesz mopować? Coś tam się kiedyś mopowało. No nie, no to masz wgrane to z bomby, to mnie nie kłam. Ja się nauczyłem. Czy my się, czy my no się wypchnęliśmy w kolejkę? Do wycenowych umiejętności, słucham? My się wypchnęliśmy w kolejkę? Ktoś coś czeka, coś? Nie, proszę. Da, normalnie wie się. Normalnie się wpierdolę. Wróćmy do rozmowy. Wie pani tak. Co? Ja bym potrzebował, już wymieniam. Takie już na szybko to byśmy załatwili, bo to też nie jest za wiele. Takie duperelki. Licencje na broń, licencje prawnika, licencje na latanie. Na helikoptery, na samoloty. No. Pewnie, nie ma najmniejszego problemu, natomiast w tym momencie departament nie wydaje licencji na broń. Także musi pan się wstrzymać. One będą w niedługim czasie, natomiast jeszcze nie. Dobra, my jesteśmy za biedni, żeby z nimi gadać w ogóle. Trzymajcie się dziewczyny, miłego dnia. Miłego dnia wszystkiego dobrego. Panowie, no skończy się tak, kurierka, trzeba zrobić aż jeden kursik, nie? Zobaczyć co jest 5. Jedź, do kuriera jedź. Dobry, witam kolegów po fachu. Witam. Dobry. Witam. Paczki, paczki nie mam, on chce paczki, ty. No i witam w robocie. O Ozzy Bogan. Dałem człowieku WD, jetlaga ma. Ozzy Bogan. Siema, wszystko mam rozmazane dookoła, boilerów głupotę, nic nie jest widzę. Jest to boilerów? Jest, jeździłem z nim chwilą. Cześć, siema, boiler. Ty się, człowieku, obstrzykałeś botoksem, czy są za... Co ty masz taki Człowieku, to ty nosisz rurki tutaj między nas dwóch. To ty czemu te rurki nosisz? Kto? No, zawsze rurki nosiłem. Nawet jak nosiłeś jupę? No a jak? Tak. Ty bloka goniłeś? No ale co ty, a wtedy też? Nie zauważyłem nawet. No właśnie. Jak ja miałem jupę i ścigaczem jeździłem. Ale wyglądasz, chłopie. Z jego mordą. Nie będę tylko zlecenie odrzuciliśmy. Zleconko, idziemy. A nas nie chcą zatrudnić. Panowie, kto ostatnio te paczki wiózł na tego? Stację benzynową tam obok tego doju. Nie przekinanie na radiu. Ale osobista wieśniaku. Ale szef się denerwuje, bo ktoś z paczki, to jak mam nie przeklinać? Panowie na dwójce korek jak coś. Panowie na murzynówku Grand Cherokee czarne się rozbił.
Gdzie to jest? No dobra, do środka chyba trzeba. To jakiś zawijas kazali zrobić. Czekaj. No tu jest, pa, paczki. Weź no mi to otwórz, bo już mnie to wk***a. No. No otwórz mi. No ja... Mi się przypomniało, dlaczego mnie f***a, jak wtedy robiliśmy razem. No bo... No idź, k***a, za kierowcę i otwórz. A jak masz otworzyć, k***a? Przekazem myślowym. No otwórz to, k***a. No otwórz. Jak tak robota będzie szła, to k***a wypi***a. Ja se sam otworzę, k***a. O, cicho. Nie otworzysz, serio. Proszę cię, wpuść mnie, k***a, za kierownicę, se to otworzę. No, o, nie otworzysz, nie zobacz. Otworzysz. Zobacz, nie otworzysz. Nie. Siadaj już, proszę cię, ale na pakę! Na pakę nie wsiadam. Paka wydygana, widać, że baba za kierownicą, no. A tu jadą profesjonalni ci zawodowi kierowcy. Baby... Zobacz, jak się Jezus Maria, kobito! Jezus Maria, to trzeba będzie za to zapłacić! Nie no, wyjechałaś na salo, wychodzimy oświadczenie. Jakie oświadczenie? No jakie, no przecież to jest moja ciężarówka, szef mnie Chyba, że $100 i się rozchodzimy. Ale to tak bez policji nie, to jak to z policji? To będzie policja, dobra, słuchaj, zróbmy tak, daj mi twój numer, bo zaraz szef z roboty, bo jest na 55 jest zebranie i paczki uciekają, żebyś ty też nie marnowała czasu, numer, a potem będziemy dzwonić po policję, dalej. Dobra, już podaję. I godność. Carmen. Carmen, znałem kiedyś Carmen, taką jedną, miała być ze mną, a pocięła. No. Ciekawe, czy ta sama. Kto dzwoni? Halo, wuja mówi, halo! Halo! No halo. Ucisz te k***a w biedałnicy, bo zaraz doszaleję, przysięgam. Słuchaj, co robisz? W robocie jestem, wuja. Ja sobie siedzę na apartamencie, poznałem takiego kumpla nowego, Tomaszcik. Z Hiszpanii na wakacjach, siedzimy, pijemy alkohol sobie, jest fajnie, dupeczki, tralala. Chcesz wpaść? No spoko, nie znam w sumie tego ziomka, ale jak mówisz, że jest w porządku, to wpadę, tylko że jestem z syntolem. To nie problem, nie? Nie. Wyślij mi tylko numer mieszkania, ja tam zajadę, tu skończę robotę, jest. Już ci wysyłam tego GPS-a, ja... Idę na szluga na dół. Dobra, to czekam, hej. Julio dzwoni na jakieś imprezce, z dupeczki są podobno. No Julio, tam poczekaj za nami, tam 3 minutki, bo my musimy zrzucić robotę. Ty do pracy chodzisz? No, a co mam robić? No przecież wiesz, że mnie pochłonęło wszystko, alimenty, koszta, życia, rozprawy sądowe, prawnicy taki... za to rozprawę śmierci, wszystko. Normalnie do normalnej takiej? No jak normalnej? No, jak praca, jeżdżę na kurierce. Kiedyś w Anglii jeździłem, ale mnie wydeportowali, bo chciałem zamach przeprowadzić, wiesz, w szkole. Jak mówił, że jest inżynierem, z łódki, żeś przeskakiwał, to się nie, wydeportowali mnie za zamach, że chciałem zamach w szkole zrobić. Wielkie halo. Jak to normalnej pracy? No do normalnej pracy, czekaj, bo mi szef już suszy głowę. Przepraszam, szefie. No. Dobra, muszę kończyć. Julio, zaraz odzwonię. No, hej. No. O, jest, czekaj. O, Żul, a nie to Julio. Julio, co ty robisz? Co się dzieje? Szluga szukam. Szlugi. Znowu snusy do śmietnika wy***sz. Nie snusy, tylko są szlugi. No witam. Ale kupela, dobrze ci widzieć. Mam gęsią skórkę na plecach, jak się odzywam i widzę te promienie słoneczne. Ręce mi się częsą i puls, jakbym tu był pierwszy raz. Dobrze, co? Ale co to za impreza, ty, bo słyszałem, że... Jaka impreza? To dawaj ja tam są dupeczki, pójdziemy coś tego. Nie, ta moja, to jest taka afera, daj spokój. Były żółciaki na imprezie, czy co? Chińczyku? No? Nie. Jaki? Nie, no żółciaki. A ja tam nie wiem, to tam mi daj spokój. Na zafera taka człowieka, ja wydaj mi spokój. Chodźcie na bajer, chodźcie na bajer. Kurwa, chodźcie, naprawdę, nie impreza. Zaparkujemy furę, bo my hard roleplay. Mam pomysł. Panowie, no, niesamowite zarządzanie roku się spotkaliśmy, tak szczerze mówiąc. Panowie, mieliście jakieś dysputy. Jak pańska godność? Działamy. Pan jest Żydem? Nie jestem. Dobra, nie wiem, czy... Spokojnie, normalnym chłopakiem. Kto tu szefuje? Z kim mam przebijać? Grzesiek szefem jest? Jestem z Inzao, to jest grane. To z Inzao, czy Grzesiek? Z kim mam gadać? Dobra. Z Grzegorzem gadasz? Panie szefie, dobra. Ja panu coś przewinę. Ja w tym mieście mam dobrego znajomego psa. Nie? No i przed chwilą tak to na to wpadliśmy, że tak powiem, mimochodem, bo mieliśmy stłuczkę drogową, może jechała babeczka, tośmy ją zakręcili, nam musiała wypłacić, czy szybko wybecelować pieniążki, tralala. I my ogólnie mamy taki plan, nie? Ja już gadałem z tym psem, on już jest ustawiony. My, to jest dobry plan, słuchaj teraz. My skroimy, przecież ty tego planu nie znasz, a skąd wiesz, czy jest dobry? Cicho,
nie wiesz. A co, skąd wiesz, że jest dobre, jak tego nie słyszałeś jeszcze? Przecież tam wszystkie twoje pomysły były genialne. To jebało furę, ty! Dobra, to się nie marcie, to jest pikuś. Zgłosimy kradzież. Dobrze, w takim razie cóż to jest za pomysł, bo ja nie wierzę w demokrację. Nazywam się Gregory Brown. No i do Grzeszka nie stać, nie do Grzeszka tak. Jeszcze raz nie uraziłem. Ale na strażaka jest w dupę. Ja nie wiem, czy... Ale teraz jest jeszcze śmieszne. Dobra, panowie, dogadajmy się. Grzesiek. Dobra, przejdźmy do konkretów. O co chodzi? Obciąganie pał, przemysł... Nie, nie. W skrócie. Nasza robota i wasza. My motamy furę. Nie nagrywacie? No. Nie nagrywasz? Nie nagrywamy, czysto jest. Ja się boję gadać, no, ja się boję gadać. Charakterni, spokojnie. Zasady tak. Znamy. Dobra. My motamy furę, wy... No, żeby była droga. Perfum, rozumiesz? Ja czuję, jak ty... Julio, czekaj. Droga fura, pana, mam wtykę skroje, nie? Walimy stłuczkę, wymuszenie, nie? Wyskakuje, robi aferę z koleżką, że jest stłuczka. Ja mówię, no wiem, ja wiem, to zawsze działa. To będzie działać jeszcze do końca naszych dni. Mówię tak, że to jest wyjebana fura i ona jest w leasing, ja muszę zadzwonić po policję. Dzwonię po tego psa, pies przyjeżdża, afera i przyjeżdżasz wtedy ty, Grzesiek, bo ty wyglądasz... Wygląda ci, bo bierzmy pistolet, bo nie. Tego policjanta, tak, to jest lepszy plan. Moment. Teraz napada bag. Zobaczymy trzech żółciaków gdzieś w garażu i żadnych żółciaków. I teraz twoja rola, Grzegorz, ty byś był rzeczoznawcą, który przyjeżdża i mówi, o nie, mówisz, no to tyle. I nagle wychodzi 15 koła i my je mówimy, i ja mówię, no to dalej, to becelujcie mi to, bo ty przecież ja muszę to oddać. Kto będzie rzeczoznawcą? No on! Ty słuchasz. Pasuje? No dobrze, pasuje. No. Ale czy można wam ufać, bo pies jest ustawiony, który miga, ale on jest jak my zarobimy $5, tylko my z tego zarobimy? Nie, 20% zarobicie z tego. Aaa. No widzisz. No. No. Gdzie ja jeszcze muszę 50 oddać temu psu, że on że w ogóle podjeżdża, bo ty sprawdziły pies. Czyli mi zostaje 40, minus koszta. No. A jeszcze 5. Nie daj Boże, mnie psy mandat wystawiam, jak ja będę furę kradł, albo jeszcze mnie zawiną, jak tą drogą furę będę kradł. Dobra. No, na ile mam wycenić szkodę? Psiko, 30 tysięcy baksów. Ale fura musi być gdzieś, wiesz, legalna, nie może być dziubana. A czemu nie może być dziubana? A co to urzędnik, że sprawdzi? Przecież ja jadę dziubaną furą, pies jest postawiony, wy jesteście postawieni. On... Aha, okej, okay, no. Dobra, bo się zgubię przy tym wypadku. Wszystko jest dobrze zaplanowane. Jasne. Genialny plan. Co o tym sądzisz, Grzegorzu? No, może być. Dobra, panowie, numer telefonu. Ja mam wizytówkę, mogę ci dać. To zajeżdżaj, młody. Jasne, Grzegorzu, musimy znaleźć jakąś furę. No my pod osłoną nocy chyba będziemy coś kroić właśnie w bogatej, to może wam się też coś przyfarci. Zaczynamy się. Zaczynamy się. Czarnego pojazdu na czego pobocze. My? Jakiego łapałeś? Milcz do mnie! A co ty pierdolę będą? Milcz do mnie! Chciałeś masz. Widować. Na pobocze! Milcz do mnie! Na pobocze zapraszamy! Milcz do mnie! Wyciągnę cię za chwilę za te... Jedziemy na jakąś miejscówkę z żarciem? Zobaczcie. Światło ci mogę zgasić. No i pierwszy dołek. Jak to było? Z donatami? Jak to było? Nie wiem, ale tam było nagle. Łaj! I dam donat! Łaj! Andrew, jedziemy niż słuchaj. My musimy, słuchaj. No. Nie, Andrew, to uciekamy, sobie polecimy. Jezu, co tutaj się dzieje? Do roboty zap***** i milcz tam. Jak tu burżuazja jeździ. Downy! Dobra, co Andrew radzi? Rozumiem, że jest pierwszy down z uszycą? Julio. Przepraszam. Na szczęście ponosi. To bym się zrobił przykro. Nie żartuję. Przecież jak ja mu to powtórzył, to będę cię strzelił. To pan Donat czy do kogo? Na pobocze, jeden i drugi. Nie, to mają radiowozy, że my lokalnym ich odchodzimy im. Pasy masz zapięte czy pier... Elegantko. Nie wiem. O mam, bo mu się ręce od kremu ślikają. Oj, czekaj, bo ja mam na czerwono klatka mi się tak ten. O to ty zaraz umrzesz. Jestem połamany chyba. No, chyba tak. Ale to tak stały. Od i po jaja. Ale boli. Zatrzymaj pojazd, powiedział. A ty żarty mordę. Nie zamknę mordy, zatrzymaj pojazd, ty mordę! Julio! I to zamknij. To będzie, to chodzą kolczatki jak chuj, nie? Nie, nie!
to mówią trzymaj język za zębami. Trzymaj. Człowieku, jakie złote teksty dzisiaj. Gęba na kutkę. Lamusy dupa cicho. Nie, to brzydko już. O, dobra. No się przecisnął, lizgasz. Oj, kolejny. Oni znają te manewry. Jak, uciekłeś? Nie, no gdzie, trzy na mnie. No jak to? No bo przecież przecisnął się jeden. A szybko one jedzą, te fury? No tak, policyjne? Czasami im odchodzę, czasami nie. Czekaj, bo jest dobrze, elo. Wiesz, w słońcu. A my lepsi. A my lepsi, no oczywiście, pato. Bo całe życie patera. Się oj. Zobacz. Ha! Zgubiłem! Zgubiłem Julia, no to tyle. Julio, jesteś wolny, tyle by starszy. Zapomniałem pasu zapiąć. Ale fajnie pasy zapiąłeś. Ale leży w śmietnikach. No to git. Zgubisz ich? Nie. Zrób tak samo. O ale jest dobrze, takiego trika im zrobiłem. Oła. Oni oszaleli, normalnie jak w ty, kuku. No. Co się dzieje? Ale wypadli. Podpalę cię. Jak mnie podpalę cię. Podaj się. Podpalę się zaraz. No to sobie zrobisz krzywda, nie nam. No ale ty nie możesz mi pozwolić się podpalić. Dobra, sam jedynie chodź. Gdzie? Ja nie chcę do więzienia. No nie no, kałcyko jaka, chodź zagadamy. Jak ja nie mam pieniędzy, człowieku. Z Jankiem pogadasz, chodź. Podejdę do zakucia. Zapraszam. Może być. Oj, Samir. Ja ci chciałem frajdę sprawić. No fajnie było. Telefon na chwilę obecną ci konfiskuję, resztę zostawię. Telefon oddam do szafki więziennej, tak? Tak. Jakiej więziennej? Ja nie chcę do więzienia. Nie odwracaj się do momentu, aż nie wyjdę. Przecież powiedział mi twój przełożony, że będzie kaucja. Ale nie, serio, bez lipy, to już nawet nie chodzi, tylko po prostu chodzi o to, że mi odbiorą prawa do widzenia się z dziećmi. Ale jakie ty masz dzieci, skoro Angie była niepłodna? A skąd ty... Wiesz co ona była? No, wydaje mi się, że był taki pewien epizod, w którym się na ognisku przy Bazyla... Nieważne może. Może co? Nieważne. No opowiadaj. Kiedyś w czerwcowy, można powiedzieć, popołudnie Bazyl nas zaprosił na ognisko do siebie i wtedy smażyliśmy kiełbasę. Aha. Że to nie była jedyna kiełbasa na kiju, którą Angie miała nabitą. Jezus Maria, z kim? Nie mogę ci powiedzieć. A to przede mną, po mnie czy w trakcie? W trakcie. W trakcie? W trakcie, bo ona powiedziała, że rozumiesz... Poczuć się jak z Ramirem. A ja mówię, to ja założę kominiarę i może poczujesz się jak z Sabirem. Aha, dobrze, czyli twoja kiełbasa. Nie, moja nie, bo no, ja mam serdelka. No, ta. Dobra, ale to nie chodzi o nią. Chopie, ty mało tych dziewczyn było, ja mam tyle dzieciaków narobione. Chopie, na mnie mówią Szymon Kasprzyk. Zamiast odsiadki może być kaucja. Ile? To twoje pierwsze przewinienie. $150 za każdy miesiąc, to po pierwsze. Czyli... Czyli ile? Łącznie $2,350. Chopie, nie mam tylu. A na raty można? No nie można. Jak nie? Muszę ci dać 2300. No nie mogę mieć 2000 tyle bolo w karcie, bo mam $200. No to odsiadka. Ile? 10 miesięcy i $850. Dobra, wypuszczaj mnie z tej celi, nie mam czasu na jakieś te. Dalej, pakuj kaucja, ja muszę iść, chłopie. Tylko nazywa mnie wielki świat. Ile tej kaucji? Dawaj, z 5 koła mam wyjść. Żartuję, Janek, nie, daj mi 1500, proszę cię, bo ja tego nie odrobię. Nie mogę zejść. No kur... Proszę mogę cię! Załatwić ci adwokata. Nie chcę adwokata! Dostałeś? No jest, siedzi, mam, no. A jest. No mam, minus 600 mam już na koncie. Jest system. No mam. No cześć. No cześć, słuchaj, tutaj poznałem bardzo fajną Sabrinę i jej koleżankę i pan Pietruszka je napadł, wziąłem od niej numer, powiedziałem, że załatwimy sprawę, pana Pietruszkę pobijemy, powiedziałem, że ma kropkę za uchem i jest nie git, on mi grozi śmiercią, ja mówię ho, 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 potem przyszedł taki... ten łeł, opowiada jakieś historii z jakimiś lodami z jakiejś Hiszpanii, nie wiem o co chodziło, no i mamy dupeczki dwie, tylko trzeba mu pomóc, wiesz, pana Pietruchę złapać, no zaraz skopiemy. Zaraz tam podjeżdżam, tylko jestem przed twoje odk***anie z uciekaniem z policją, mam mi minus na koncie. Czyli robię na mnie. Tu przez burek i tam wyjściem. Nie, bo mam minus na koncie. Tam. Czyli nie sprzedaliśmy. No nigdy, cześć Janek. Cześć Janek, do policji. Uj! Fura, stójże tym. Yo, co jest? Przedajcie dziewczyny. Tutaj podwiezimy dziewczyny, bo ja znam dyrektora kurierki, ona chciałaby się zatrudnić, okay, a tam szak dobre słowo. Przedajcie dziewczyny. Ty znasz kogo? Co to jest za problem, Julio? To do mnie mówisz? Nic, nie mamy niego, pośliznęca. Ale najpierw nas wyjdzie, bo nie będę za ciebie się wydarzyło. Ale co wyzywasz na matkę? Julio, wsiadaj. Przy głąbie co? Z tym pospólstwem. Wy będziecie zakopani zaraz. Pomyślcie, nie.
Nie przy paniach. Nie będziemy, my jesteśmy. No, co dzwoniłeś? Minutka dosłownie i zaraz oddzwonię, no. Sorry, chora ciocia dzwoniła. O Jezus Maria. No, mam chorą ciocię, mam ogólnie teraz cięższy taki okres. Samir jestem, miło poznać dziewczyny. Ciocia ma raka, po prostu. Ciocia ma raka, zbieram na leczenie. Dużo pieniędzy potrzebujemy, ale dajmy radę. Nie, no to zbieramy. Zbiórkę trzeba założyć. Nie, my bez biurek, Nie, bo ja nie będę od czyichś pieniędzy brał. Słuchaj, ja mam taką zasadę. Nie można robić tak, że bierzesz jakieś darczyńców masz i ktoś ci wysyła pieniądze i ty za to sobie żyjesz, kupujesz auta, czy leczysz. To samemu trzeba zarobić. Pójść do pracy legalnie. Nie. No tak, my zbiórki wywolimy, na domy dziecka, piecki. Ja nawet na przykład mam budę swojego imienia. W jednym ze schronisk, jednych takich większych w Europie, rozumiesz? Bo ja bardzo kocham zwierzęta, jestem prozwierzęcy. Pamiętasz, Julio, jak mnie namówiłeś, co za pierwsze takie większe siano z kapu, żeśmy otworzyli 3 szkoły dla osób takich z gorszych rodzin? I dla jednych jedna specjalna. No, to było fajne. I uczyłem dzieci, i uczyłem dzieci. To panowie to protuszni. Uczyłem dzieci, niemieckiego. O, ty tam coś umiesz po tym niemiecku. Parę lat na siedzie. A może coś powiesz? No właśnie. Śmiało, Julio. Ale to... No jakieś tylko jedno, mało. Bo ja na przykład ledwo mówię po niemiecku, nie? No to dobrze, no to na przykład... Wysiadniki potrafię na przykład... Dzień dobry. Guten Morgen. Guten tak, Julio. Guten. To jest dzień dobry. Guten tak. To jest na popołudnie i guten nacht. To jest na wieczór. A jak jest do widzenia? Wiedersehen. Jeszcze raz? Wiedersehen. Auf Wiedersehen było. Auf Wiedersehen to, ale Wolfenstein jest tak na zasadzie, że nie wracam już. Nie, to też jest dialekt. Zależy od dialektu, dziewczyny. Ja jestem okay, w dialektu... Okej, dialekt od regionu, dokładnie. Ej, kolki się napięcie? Zero, czy nie? Malboras. Czy kurki macie tak, dobre, to tak, możecie tak. Nawet cukier sobie ściągnąć. Ja nie mogę z tym kawki. Mrożonej. Są ice latte. Dobrze. Z mleczkiem bez laktozy. Usiądź sobie, bo się tutaj wiesz. A, dobrze, dobrze. Niebezpieczne, ja zamknij się. Zjara oprócz mnie? Dobrze. Ta, ja no, ja się jaram nimi. Nie mogę się słuchać, nie? Ja wiem, że ty siedziałeś godzinę bez plecaka opowieści różnej treści. Ale ja to podjechałem pod kanapkę. Jak coś, mam minus $600 na koncie przez twoje wybryki. O, ja kupię po sobie. Ja sobie już kupiłem. Idę na zapyczę, żeby nie widziały, że jem ze 24 7-Eleven. Jak ona chciała tą kawę? Nie wiem, maciatę, chuje. Ciapatę! Ona chciała ciapatę! Żadnych ciapaty. Czekaj. No to ale ten audiobook nie jest. Dorobić, to nie jest mentoring ani. O, go widzę. Tak, co ty do niej powiedziałeś? Julio, to do kotu było. Mam nadzieję, że się pomylił, bo muszę go jechać do rozjechać. Jest problem. Dobra, idź, puść ten przelep i jedźmy stąd, bo jestem ten. Dziewczyny! O, Adrian! Julio ma problemy. Julio ma problemy na mieście. To jest syn właściciela kurierki. Witaj, Adrian, czy świecielu? No tak się witamy w naszych sferach. Każdy ma inny handshake, zależy gdzie się, jesteśmy, wiesz, apelujesz, nie? Jesteśmy dwóch, po prostu sklejamy palce i tyle. Ja weźcie się, dziewczyny, pokażcie na chwilę. No. Zróbcie 360. No może tak, to nie, może z twarzy bardzo. Żart, no właśnie z twarzy. O Boże, tu to nie. Ja to żartuję, dobrze jest. Julio dziś się ogarnął. Tato wygląda jak Jenny Abugajew. Słuchaj, nie co? Że się ogarnął, tylko poznałem dziewczynę, obroniłem je przed napastnikami, to są fajne kobiety. Biłyśmy się w trójkę. Panowie, panie, mężczyzna zaczyna się po... 40. To 40. Dokładnie tak, właśnie idę wypłacić pieniądze. Nie wypłacić, tylko klepnąć przelew, bo przecież nie będziesz 500 koła ze sobą nosił. Nie no, pójdź na spółkę w Estonii i niech to przejdzie po prostu przez Cypr jeszcze, dobra? Dobrze. Najlepsze, że, my tak serio robimy, to mnie bawi. No nie, i pozdro. To... O. Nie mieszaj mnie w to. Ty jesteś pierwszy w kolejności, żeby wystawić fakturę na pierwszy w kolejce, jak to mówią. Trochę waży. Czyli Adi w razie czego... Tak, już jedziemy. Będziemy dzwonić, tak? Może herbatę z tym birem się napijemy? No, zdrowe jest podobno. To bym musiał, nie wiem, na Malcie szukać sklepu muzycznego, gitarę kupować. Rozumiesz? Nakręcił się w głowie. O! Ale masz kudły! No nie poznałem cię z daleka. Żebyś, bo ona cię poznała. Jak tam życie? A, dobrze. Dwa razy się nie wchodzi do tej samej rzeki, Samir, błagam. Dobrze, daj mi pogadać się w k***e, chur, i cię zajmij tamtymi. Co tam słychać? A, gdzie chcesz tak rozmawiać? No nie, dobra, to chodźmy pogadać. A możesz teraz chwilę przerwy w robocie, coś tego?
No, mogę. Dobry? To dawaj do gabinetu, a ty zajmij się Piotrem i Pawłem. Tak, tak. Ja teraz właśnie zapytała. A ty jesteś ordynatorką teraz? Jestem w zarządzie. Aha. Do garażu. Masz biuro w garażu? Nie. To czego do garażu? Czego tu? Chodź. Bo tutaj jest fajne miejsce. Wykorzystaj przewagę odległością. Czegoś takiego jeszcze nie przeczytałem. No 3000 km widzowie to jest całkiem sporo. Ale nie warto. Wiesz co to za miejsce? Wiesz co to znaczy? Nie. Kostnica. A, czego do kostnicy? Bo tutaj będziemy mieli przypadki, słyszysz? O, jest zimno, jest zimno. Gdzieś ty była tyle czasu, jak cię szukałem? No właśnie, to jest świetne pytanie. No ja byłem cały czas. A gdzie byłeś? A z kim gadasz teraz? No, fajnie by było się dowiedzieć. No to zgaduj, czy z Samirem, czy z Ramirem. To jest ciężko stwierdzić. To potem wyjdzie w praniu. Zobaczymy, jak to się potoczy. Jak ta rozmowa się potoczy. No słuchaj, no ja byłem, po prostu musiałem wyjechać, tak? To w trybie natychmiastowym. Dlaczego? Gdzie? Bo mnie ścignęli. Za pomoc bratu, z tą karą śmierci. A ty pamiętasz nasze ostatnie spotkanie na przykład? Na czym to stanęło? Bo ja tego nie pamiętam na przykład już. Szczerze, tak ciężko, ciężko. Coś z Jenny było. Właśnie, gdzie jest Jenny? A, no to przecież to już było... Czyli co, nie ma Ramira i Samira? Bo ja serio się w tym. Czy jak to było? Nie, no jest, jest. No nie, no właśnie, chyba. Jak już była Jenny, to już nie było. To ona się wtedy pucnęła, jak to jest naprawdę. Coś mi mówiła. Coś. Dobra, teraz prawda? Pamiętam, jak żeśmy w trójkę leżeli w jednym łóżku. Mm-hmm. Stare czy dzieje. To jest prawda? Co prawda? Mówiła? Nie, to jest wariatka, nie słuchaj. Jest Samir i Ramir, normalnie. Normalnie. No dobrze. Gdzie ty byłaś? I co ty robiłaś? Bo mi dzisiaj Janek Picikala takie rzeczy o tobie opowiedział, że no... Tak? Nie wnika mnie. Jakie? No nie będę powtarzał, bo mnie na wymioty zbiera. Ale to jest farmazoniarz. Tak? No, on chciał, żeby mnie zwolnili. Czego? Jakieś apteczki. Faktycznie, przecież to jest dwulicowa, zapominam o tym. Ja mam właśnie taką krótką pamięć. No. Teraz brata udaję. No ja byłam w różnych miejscach. Głównie cię szukałam po całym świecie. Ta? Praktycznie, po Stanach. Jak ja na Malcie siedziałem, w kasyno grałem? Od roku. No, a ja byłam na Florydzie. Aha. Szukałam cię tam. No nie, to ja w Europie. Ja tu musiałem wyjechać ze Stanów, bo po prostu już... Miałem za dużo na głowie. Powiem ci, że fajnie jakbyśmy się spotkali i w normalnych okolicznościach i pogadali. Bo ja teraz jestem w robocie, robię dla Julia, tak się k***a stoczyłem. Okej. Kiedyś Julio robił dla mnie, a teraz sama słyszałaś, co chłopak jest 27. Zajadą ze mną, jadę jak z k***a. No właśnie coś mówił, że go, że okłamujesz ludzi. K***a, Angie, ty dojrzałaś jak teraz patrzę. Ile ty masz lat? Za 2 dni więcej. Oho. Czyli ile? Ty nie wiesz? No wiem, wiem, przecież wiem. Z 15. No, plus minus. Nie no, ile ty masz lat? Takie 14. No nie, dobra, jakieś takie żarty, bo to jest teraz bardzo ryzykowny temat. Razy 2. No i dalej, nie wiem, dobra. Jak masz się ze mną bawić w łamie główki, to nie, koniec gadki. Poważnie, razy 2. 28? Mhm. No i gij. Ja mam, ja po prostu zrobię tak, jak wejdę na prosto, to się odezwę. Okej, możemy tak zrobić. Serio, bo dla mnie to jest męska osobista porażka teraz moja życiowa, no i nie jestem w stanie już tak, wiesz, do tego podejść jak kiedyś. Teraz mam inne priorytety, trzeba wyjść na prosto. Chcę wyjść na prosto, a potem zrobić sobie dziecko. Jakbyś potrzebował pomocy, to daj znać. No dobrze, dobrze, dobrze. Jakbyś też potrzebowała pomocy, chociaż mogę teraz pomóc, chyba, że trzeba być 30 typa kogoś, to też dzwoń. Albo pogadać, wyżalić się czy coś, to może przez telefon będzie inaczej, tak? No na razie skrępowałeś mnie po prostu, Angie, skrępowałeś mnie, wiesz jak jest. I ja ciebie. No. Prowadzić cię? No, poprosiłbym, bo nie wiem jak wyjść. Przodem, przodem. To jest z tej strony Julio 500? I on my way, on my way. Okej. Okay. Mogę cię przytulić na pożegnanie, a wiesz, nie chcę tam przy wszystkich, bo wyglądam jak żuli, nie chcę ci robić przypału, ty jesteś, wiesz, ordynatorką, a ja jestem, wiesz, jednak żulem. No pewnie. Muszę uciekać do Julio. Koleżko, chodź na chwilę na bok. Dobry? Jakaś afera jest? Mówi kolega. Od kogo tu jesteś? Od niej i od niego. Czyli od kogo? Nie mogę ci powiedzieć, bo będę musiał cię pocałować. Ale ty zgrywasz twardziela teraz, czy co? Pytam się normalnie, od kogo jesteś? Szukamy chłopaków do roboty, więc mi odpowiadam normalnie. Nie mam ekipy żadnej. Bo cię rozpruje tu zaraz mój wujek Julio. Dobra, chodź kolego na solów. Co ty powiedziałeś? Bierz go, bierz go, bierz go. Biega! Posłuchaj mnie. O, klasycznie. Firmóweczka. Firmóweczka. No. Dobra, daję $100, że boilerów dostaje pizdę. Pewnie ta. No ja też daję $100 w ogóle, że boilerów dostaje pizdę. Walki żuli, walki żuli. Pas. O, pogodzili się. Fajny chłopak jest. Nie, bo bym go chce siedzieć. Musisz, słuchaj, szukać roboty? Chodźcie na chwilę na górę, pogadamy. Bo serio możesz dobrze zarobić, bo potrzebujemy takiej k***a
wariatów, wiesz? Ja to już byłem do góry i mam pewien pomysł. Dobra, słuchaj, Maola, jak się k***z, wiesz? Javelin, kaktuso. Słuchaj, po pierwsze, jak chcesz z nami pracować, to hamuj z bajerą, bo trochę masz mordę niewyparzoną. Druga sprawa, jak chcesz robić, a można zarobić sporo, musisz się najpierw sprawdzić, więc... Takie dredki widziałem. Pytanie, dobra, co czy... potrzeba. Tak, jesteś gotowy od razu działać? Nie, no, normalnie idziemy i... Dobra, to pierwsze zadanie, No. Wyskakujesz stąd, bo to jest czy to też przed psami albo przed prawie czego, jak będziemy uciekać, to wyskakujesz stąd i widzę cię, odpalam stoper w telefonie w tym momencie, jesteś już gotowy, bo zaczęło się. Masz, ja, co, masz 8 co minut, żeby przywieźć to auto. Widzę, że pierwszej części zadania nie zrozumiał, ale wiadomo. Dobra, jest zanotowane. No. Dobra, timer stop. Jest? Pokaż. Yes. Te czarne na dole, widzicie tu? To jest moje auto, ukradłeś mi auto. Rozumiesz, co on przywiózł? To auto stało tam. I to jest moje auto, którym ja przyjechałem. No, nie było, nie było mowa, Jest ten Pietrucha, to się pruł. Dalej. Jedziesz z nim. No. Nie, gadka, nie. Gadka i on wyjmiesz kosę. Młody. A co jest? A, no dobra, no to jak coś, to jesteśmy intać. Pietrucha! Dzień dobry. Cześć. To jest Pietrucha? Nie groziłeś mi? Coś tam pod tymi? Wyjebacie w dupę? Jak amatorów! 4 lata to samo! 4 lata to sama śpiewka! Weź nas rzucisz, bo przecież mnie poje... Jest problem, panowie, bo ja zrobiłem to samo co on, tylko że chłop właściciel zamknął mnie, więc ja mogę... No, czyli no, nic się nie zmienia. Ja 4 lata to samo. Boiler to się ciągnie się za tobą i za nami, do chuj. Tak. To jest zaraźliwe. To jest nasze. No i dobra, jest kwita. Zrobiłeś jak frajeru. Posypujemy gołę popiołem. Samir, żonę ci podrywają. Zamknij mordę, Jakie ma dupsko. To? Angie. To się bierz za nią. Można tak zrobić, żeby cyca było widać gołego? No pewnie, że można. Zajmie się no. Niewygodne, pani doktor. Angie? Angel? Pewnie, że tak. Ja skaczę ci teraz tętną, serduszko ci mocniej bije? Co? Delikatnie się tutaj czuję. Co? Nie świeci się na tam na czerwono delikatnie? Puk. Serduszko puka w rytmie czacza? Nie chcesz się może napić coli? No witam! Spędną? Co to? Siemanderko! Ja pi... A kto tu taki rozje... Siema! Siemaneczko! Bierzesz jakieś leki na serduszko? Dawaj ty swój! Nie dobra, mógł, tak? To zapisu i puść ciała. Kto tam ramię? 5-9-4. Czekaj. Pewnie. On już stoi. Wydaje mi się, że kiedyś i to są te takie, wiem jakie, dziękuję bardzo. Halo? Halo? Co ty masz taki niemiły głos? Jaki niemiły? Nie mam. Wszyscy. Czym? To jakaś baba. Mówię, za długo czekam. To niech pierdolę do Maka, a nie do restauracji idzie. Coś ty robisz w fast foodzie? To nie jest fast food, to jest restauracja. A co serwujecie? Kola i burgery. Ale w restauracji. No tak. Ty powiedz mi, Emma, ile ty masz lat? 32. O Jezu, to jesteś stara dupa. Nie stara. No jak nie? No jak? No tak. Ja no w sumie no, w porze. Ja też w sumie mam 30 lat, zapomniałem. Ty. Dobra, słuchaj, bo temat jest taki... Że staram się tu ogarnąć coś do tego mieszkania, tak, no i jest problem. Jest na 4:03, a jutro jest święto. Drugi dzień wyspy, jutro jest wolne, więc ja nie jestem w stanie kupić żadnego łóżka. I teraz pytanie, po prostu byś spała w moim łóżku, a ja no wiesz, no, mogę spać na podłodze, no. A chyba, że się politujesz po drugiej nocy i po prostu byśmy spali do siebie odwróceni plecami, ale ważne, żeby, wiesz, no żebyś ty miała dach nad głową, to jest dla mnie najważniejsze. A z mojego mieszkania mogę wziąć w sumie? Ja mam. Jak twoje łóżko jest zalane? I będzie 2 razy. A to w restauracji mam jakieś zapasowe. To mogę z restauracji się nie skarnąć. Udało. No... To podskoczyło. Dobrze, no a dobrze. A ile tam masz miejsce? Zmieści się? Bo nie będę ci obijał w bawełnę, no prawdopodobnie będziemy musieli spać w jednym łóżku. Spytaj się, czy takie słowo jak średnia no dobra, mówi jej coś? Czyli no, pytanie, czy ci to odpowiada, no bo jak nie, no to wtedy trzeba odwołać cały plan przeprowadzki.
Ja no i kilka dni będę tam mieszkać, to okej. No i git, poczekaj, bo mi tu ktoś to gada. Co miałeś zapytać, szefie? Nie, czy takie słowo, bo nie chciałaś się zgodzić, tak? Nie, dobra, słuchaj Emma, to zadzwonię jeszcze później, dzwoni, bo ja cię nie chcę przeszkadzać w robocie, jakbyś miał chwilę, to dzwonię, bo ja tu też jestem zalatany. A teraz tego będzie, panowie. Dobra, dobra. Dobra, to jak cię mogę, tego proszę, to się rozłącz, bo ja mam rozk***ny telefon. Dlaczego kolejka? To prawa jazdy. Kurwa, też naprawko. Julio. Dzień dobry. A pamiętasz, jak spaliśmy Mefedron? No, Adriana Nelson, Sędzia Górna. A pamiętasz, jak się wyzywaliśmy? No. I ty wyglądasz jak ty, ty wyglądasz jak ty. Panowie, proszę o ciszę, bo tutaj egzaminy są prowadzone. I rozumiem, że pan prawo jazdy, tak? Tak, tak, no. Przepraszam. Mógłbyś się pykać, zgaga, pani sędzinie do ryja? No, zgaga pan. Ej, boilerowi, ile kosztuje prawo jazdy? 3 koła. On się chyba tak dobrze poczuł, że myślał, że jest przy dadze. What? Dobrze, niech mi pan powie w takim razie, co pojazd musi mieć, żeby był dopuszczony do ruchu. Koła i kierownicę. To tyle? Nie, no oczywiście, no dopuszczony do ruchu. Dopuszczony do ruchu. No dobrze, no dopuszczony do ruchu. No to tak, gaśnica, trójkąt. Homologacja. Homologacja. I homofoba za kierownicą. Pan mi wymienił rzeczy, które są niezbędne. Wymienione one przegląd, są w paragrafie 37 KPK. Przegląd, przegląd. Ubezpieczenie. Ubezpieczenie. Nie trafia pan. No w ogóle to, nie w tym. No to my nie znamy. No to jak auto ma być? No to co począł są? No koła. Dajmy ze z boku. Silnik, ubezpieczenie, przegląd. I kierowcę. Inne pytanie niech pani da. Ja niedawno zdałem prawo jazdy. A to jak pan zdawał, to powinien pan mieć licencję. Co się stało, że pani nie ma? Zapisałem na 60 z pakiem 20, co? Mówi się to dość? W takim razie niech mi pan powie, jakie jest ograniczenie prędkości na autostradzie dla pojazdów osobowych. 60 mil na godzinę. Jak, kurwa, a jechałeś, kurwa, Las Vegas? No jechałem i to nie było jest 60. Jest pan pewny, tak? Że 60 mil. 90 mil na godzinę. 90 mil dla sam pojazdów osobowych, tak? Na autostradzie. No, ale mówimy o Ameryce? No tak, no, Los Santos. Mówimy on u nas, o Los Santos. Cześć. Już pani mówię. To 20 kilometrów na godzinę. Kilometrów? A to mile, to razy półtwo. 90. Podzielisz. Nie, 70. Więcej. Zależy, bo w 6 stanach maksymalna prędkość to 80 mil na godzinę. No, zależy, ale ja to pytam o San Andreas, Los Santos. Ona? Kogo? O was? Los Santos, San Andreas. 70? 60? 90. Ale kolego... 90, no to mówię. 80? 85? 95? Niech pan się może upewni, jak pan już się dowie, to wtedy zapraszam. Tak, na egzamin. Zapis. Dzisiaj w 40 stanach maksymalna prędkość to 80 mil na godzinę. Ale ty kolego się nie ja byłem za panem w kratkę. W no, inne pytanie, ostatnia szansa, ostatnia. Ostatnia szansa, ostatnia. Ja bym sobie tutaj usiądzę na. Dalej, bo mi się woda gotuje na makaron szybko. Dawidku, podasz panu kodeks, prawda? Wykroczeń i KPP, tak, żeby pan sobie mógł przeczytać. No. To zapraszam pana, ja panu kodeks podam. O. Dzień dobry. Dzień dobry. Dokument tożsamości, poproszę. Pan Edward pisze? No to wygląda. Dobrze, nie ma problemu. Oj, przycisło mnie do toalety. No, ja pójdę na koniec kolejki. Oj, sprawdzę, czy się dobrze... Jaki... Edward Bishop. O, dobre jest. O. Kolego, ja tu byłem w puśmie bolierów, bo dowód między, wiesz? Zajesz ten kodeks. To jest niesamowita, prawda? Prawo daje prawo. No mi go dał, wiesz? Już się go daje, poczekaj. Dobra. Mi pomógł, no podaję ci teraz, uważaj. Z 2 miesiące. To no. Surowy dla siebie, no. Naprawdę. No i jedziesz. No. To no 2 tygodnie, no nie wiem. Tak ci dał, tak ci dał, tak ci dał? No, no, no masz, no. Już jestem, dobry dowód, tamten był zmiany. Bolero, wchodź przede mnie. Dzień dobry, proszę. O, ja widzę, że tutaj pan... Jedziesz w automacie, no, czy manual będzie? Wysoko polecał. Czemu? Grzywna tam jest, a nie odsiadka, bo to był prank. To tam są 3 pedały. No mandat, tak. No mandat. No dobrze, to niech mi pan powie w takim razie, co należy zrobić, kiedy policjant wzywa nas do zatrzymania. No... Do jakiego auta? Ustosunkować się do jego poleceń, tak? A zazwyczaj to wygląda tak, że każe nam zjechać na pobocze, więc stajemy na poboczu i wykonujemy... W sumie to mamy całą instrukcję od policjanta, tak? No gaszę pojazd, opuszczam szybę i czekam na dalsze rozkazy. Jak dwa? Przygotowuję dokumenty i tyle. Bardzo dobrze. Yes. A może pan mi powie, co musi mieć pojazd, żeby był zdatny do ruchu drogowego? Tylną tablicę rejestracyjną, sprawne hamulce, sprawne ogumienie i sprawne przynajmniej jedno światło drogowe. Świetnie. Ciekawe. Bardzo to jest ciekawe. Proszę bardzo, tylko niech pan ostrożnie jeździ. Super, dziękuję bardzo, panie Nelson. Ile się makaron musi gotować? Proszę bardzo. No już jest ugotowany. Z buldaka jest chwila moment. O, to
mam zdjęcia na to, miałem! I na autostradzie dla pojazdów. 110 mil. No to przykro świetnie. Mi, ale... A niech mi pan powie, czy wypadek jest przestępstwem, czy wykroczeniem? Wykroczeniem, chyba... No tak, wykroczeniem. Brawurowa jazda? Jest, czym jest brawurowa jazda, tak? Nadmierna prędkość, stwarzanie niebezpieczeństwa na drodze. No dobrze. Dziękuję bardzo. I 7 godzin minęło tak, jak coś, nie? Straszne to jest.